Głośny śmiech i gromkie brawa, a wszystko to za sprawą trzech mężczyzn. 3 lutego na deskach sceny Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu wystąpił kabaret Para Nienormalni. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Dobry wieczór! Zapewnił on siewierskiej publiczności wieczór pełen dobrego humoru. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. O, o, o! A się parę osób zawahało, każdy. O, 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 nie, nie. Nie znam, nie osobiście. Znam słowa, ale nie przepadam. Bardzo fajnie, formacja Szatle też jest dobra, ale tutaj bardziej uśmialiśmy się, bardzo zaciekawili. Super, wspaniale, pierwszy raz widziałam Parę Nienormalnych na żywo, wspaniale, coś pięknego. Super, super faceci. Bardzo, bardzo się podobało, z publicznością tam się też starali różne, tak, no bardzo, bardzo ciekawy występ, super było. Na scenie są zawsze uśmiechnięci i pełni entuzjazmu. A jacy są, gdy ze sceny zejdą? Zdyscyplinowani musimy być bardzo w trasie, dużo tej pracy, dużo nam zajmuje dojazd, cała taka logistyka. Jeszcze w międzyczasie w samochodzie jest chwila, to myślimy nad nowymi skeczami, nad nowymi pomysłami. Ale to też wszystko zależy od tego, ile gramy w ciągu dnia spektakli. Jeżeli są to dwa, tak jak mówisz, to wtedy rzeczywiście to wygląda szczelnie. One są podobne, jak jesteśmy w trasie. Kiedyś sobie żartowaliśmy, kiedy mieliśmy taką dłuższą trasę, kiedy byliśmy już trochę zmęczeni, śmialiśmy się, mówimy, no tak wygląda szalone życie w trasie. Jechaliśmy busem przez 8 godzin, nikt się do nikogo nie odzywał, bo rzeczywiście byliśmy zmęczeni. Te wszystkie dni w trasie, one są podobne, wiadomo. Wstajemy rano, jest wspólne śniadanie, potem ewentualnie przed śniadaniem trochę biegamy. Prawda, że biegamy. Staramy się kawa żyć tak. Tak. Kawa to są jakieś takie nasze rytuały, których przestrzegamy. W międzyczasie jadąc na występ gdzieś szukamy nowych pomysłów, potem przyjeżdżamy, tak jak teraz, udzielamy wywiadu, odpowiadamy na fantastyczne pytania, spotykamy się z fajnymi ludźmi. Zjemy coś dobrego, prasujemy się. Jest spektakl, szybko pakujemy walizki, w międzyczasie podpisujemy, są zdjęcia, jedziemy na drugi spektakl, potem jest 12, znowu hotel. Zazwyczaj to oni bawią i poprawiają ludziom humor. A co im polepsza nastrój? Ja na przykład osobiście lubię sobie zrobić herbatę z cytryną i obejrzeć dobry film na laptopie. I uwielbiam to. Często robię to w hotelu. Zresztą mam sporą kolekcję filmów, dzielę kolegom. Wiem, że Igor lubi taki rodzaj kina, kolega lubi taki, kolega taki. Rozdaję te filmy, sobie oglądamy. Igor na przykład zdradził mi tajemnicę, jak wczoraj ładował akumulator. Nie, dzisiaj rano, przepraszam. To było fantastyczne, pełna wanna, gorąca wanna, znaczy wanna pełna gorącej wody, pianka, kawka i laptopik. I laptopik. No, prawda. I tak dzisiaj tak spędziłem poranek, jak młody Bóg. Katarzyna Całka i TV Region.